tym budynku kręci się tylu ludzi. Wpuszczają byle kogo. Po prostu nie czuję się tu bezpiecznie. To, że kuleje i mieszkam w domu, gdzie są starzy ludzie, nie znaczy, że nie mogę być użyteczna. Mogłabym na nowo podjąć jakąś pracę, zamiast kręcić się w kółko. Doskonale to rozumiem, dlatego myślę, że może na początek moglibyśmy codziennie dostarczać pani objawy. To najprostsza forma pomocy przewidziana w naszej karcie społecznej Solidarności. No.